kolegiata wolborska w Wolbusz, już parafia była od 1142 roku. Biskupi włocławscy mieli tam swoją siedzibę i dlatego oni zabiegali o wyróżnienie tego miejsca. Oni wystarali się o nadanie tytułu kolegiaty dla wolborskiego kościoła, który w 1870 roku utracił tę godność, ale została przywrócona przez naszego księdza arcybiskupa w 2008 roku i również została skasowana kapituła, która była od 1538 roku do 1819 i ksiądz arcybiskup w 2010 roku ponownie powołał do istnienia kapitułę kolegiacką wolborską i jest to kontynuacja tych pięknych tradycji historycznych związanych z Wolbożem, który zapisał się w historii Kościoła katolickiego w Polsce wielkimi zgłoskami, jak również w historii Polski, choćby przez to, że tu odbywała się koncentracja wojsk przed bitwą pod Grunwaldem. Sam król Jagiełło 16 razy był obecny w Wolborzu i oczywiście działalność Kościoła wolborskiego, a teraz dla nas współczesnych jest to zarazem kościół parafialny naszego arcybiskupa, w którym przyjął chrzest, przyjął inne sakramenty i oczywiście jest to jego rodzinny kościół parafialny, więc dlatego tym bardziej dla nas jest to zaszczyt, że naszym ziomkiem jest nasz arcybiskup metropolita łódzki.